Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wyzwania 100 dzieciaczków. Moi drodzy, na samym wstępie oczywiście chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia moim kochanym kobietkom. Tak jest, mamy dzisiaj Dzień Kobiet, to znaczy u mnie teraz w tym momencie tak naprawdę mamy jutro, bo ja nagrywam ten odcinek dla was we wtorek, ale wy go zobaczycie prawdopodobnie w środę wieczorem, czyli w Dzień Kobiet. I jeszcze raz właśnie z tej okazji wszystkim moim kochanym kobietkom chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Moje drogie, mam nadzieję, że ten dzień był pełen niespodzianek, był wspaniały i dostałyście od swoich ukochanych lub też, słuchajcie, od swojej rodziny, może brata, taty, nie wiem, dziadka, fajne jakieś, słuchajcie, popierdółki, że tak powiem. Nie wiem, kto co lubi, może kwiaty, może czekoladki. Słuchajcie, mam nadzieję, że dostałyście coś wspaniałego, moje kochane. Ja wam się przyznam, że osobiście ciętych takich kwiatów nie za bardzo lubię. To znaczy, fajnie wyglądają, ale nie lubię otrzymywać. O, może tak, nie jestem z natury romantyczką, że tak powiem. Mój mąż o tym wie, więc przeważnie dostaję coś słodkiego, tak jakiś słodycz, jakiegoś słodycza dobrego. Nie wiem jeszcze, co dostanę. Pochwalcie mi się, co wy dostałyście, dziewczyny, w komentarzach, a ja wam też napiszę, co ja dostałam. Okej, moje drogie i moi drodzy, przepraszam, bo panowie oczywiście też tutaj oglądają naszą Stellę. Kochani, zapraszam was serdecznie do rozgrywki. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc wszystko będzie w klimacie. Pomyślałam sobie, że... Oj, za daleko zjechałam. Stella jeszcze śpi, jeszcze nie rodzi, ale urodzi w każdym momencie, moi drodzy. Pomyślałam sobie, że ten dzisiejszy dzień Stella spędzi sobie ze swoją mamą. Najważniejszą kobietą w jej życiu, jakby nie było, prawda? Na początku chciałam właśnie, żeby z dziewczynami gdzieś wyskoczyła, ale ostatnio przecież były dziewczyny, prawda? Na wypadzie takim babskim, więc stwierdziłam, że... Tak, kochani sąsiedzi, teraz mi muszą stukać, pukać. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Więc kochani, pomyślałam, że dzisiaj właśnie z mamą Stella się wybierze i wybierze się już za moment, za chwilkę, ponieważ mamy pchlitarg, kochani, pchlitarg, tak. Więc tam skoczy właśnie nasza Stella, jest niedziela, także fajnie. Skoczy ze swoją mamuśką i zobaczymy, może coś upolujemy fajnego. Ja bardzo lubię tutaj w Simach na te pchlitarg, nie wiem, jak to odmienić, słuchajcie, na te... lubię chodzić na pchlitarg, tak? Nie będę się, słuchajcie, w to bawić. Może coś tam akurat fajnego polujemy. Ej, słuchajcie, w ogóle jaka jazda, ja Leszka nie przerobiłam. Zapomniałam o tobie. Ej, kurczę, a wchodziłam przecież w kasa, bo Stellę ubieram. No dobra, słuchajcie, to nieważne, bo my i tak dzisiaj w domu raczej dużo czasu tutaj nie spędzimy, więc w następnym odcinku zobaczycie Leszka, jak go przebiorę. Nasza mała Anabel sobie słodziutko śpi. Ja bym chciała, żeby Stella urodziła dzisiaj dziewczynkę, słuchajcie, bo jest Dzień Kobiet, holender jasne, ale znając moje szczęście, oczywiście będzie chłopczyk, z którego też będziemy się cieszyć, oczywiście, że tak. Stella, wstań już, moja droga. Wstań już, kochanie, bo ja bym chciała, żebyś ty się właśnie... słuchaj, zmień sobie strój na tę jedyneczkę. Taką wiosenną, bo w ogóle, kochani, tak mamy wiosnę w Simsach. Już mi się chce żygać tą zimą i mam dość i stwierdziłam, że zmieniam tutaj już właśnie na takie wiosenne klimaty, koniec kropek. Lecimy na ten targ, słuchajcie, pchli, tak, gdzie spotkamy się z naszą mamą, czyli babcią tutaj, tak, Stelli, babcią Johnson. Zaraz ją tutaj znajdę, kochani, i widzimy się już na miejscu. I jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy, ale mi się wszystko tak długo tu wczytuje. Słuchajcie, u tej Stelli to jest jakaś masakra. Ja chyba w ogóle, słuchajcie, wiecie co, tak sobie ostatnio myślałam, zrobię jakiś konkurs na domek Stelli bez modów. Po prostu chciałabym, aby właśnie ktoś umeblował domek Stelli, słuchajcie, bez modów, samymi właśnie meblami z gry. Zrobię chyba coś takiego. Nie wiem, bylibyście chętni w ogóle na taki konkurs. Oczywiście będzie nagroda i tak dalej, i tak dalej. Ale tak się właśnie zastanawiałam, bo sama, przyznam wam się szczerze, nie mam czasu na to, żeby się tym zająć. A może ktoś, słuchajcie, akurat ma na to ochotę, miałby na to ochotę właśnie, aby umeblować nasz tutaj domek rodziny Johnson meblami właśnie z gry, tak? I przy okazji wygrać coś fajnego.
dajcie mi znać w komentarzach właśnie, czy bylibyście chętni właśnie na taki konkurs. Pożartujemy oczywiście z mamą troszeczkę o modzie. Mama fajną sukienkę ma, nie? Przyjazne, słuchajcie. Co tu jeszcze? Porywającą historię. No bo jak ja już mówiłam wcześniej, słuchajcie, tyle razy chcę się pozbyć po prostu tych meblowych takich, prawda? One są fantastyczne, te mody. No ale z gry już też coraz fajniejsze rzeczy, prawda? Dochodzą. I coraz więcej już ich mamy i można też coś fajnego pokombinować. Tylko tak jak wam mówiłam przed momentem, ja po prostu, kochani, nie mam na to czasu, żeby grzebać w tym domku, prawda? Żeby przemeblowywać to wszystko i tak dalej. I ledwo znajduję czas, aby nagrywać aktywność. Aktualnie, jak zauważyliście, w ogóle nie nagrywałam, bo za co was serdecznie przepraszam, ale po prostu, kochani, nie miałam kiedy. Naprawdę nie miałam kiedy i musicie mi to wybaczyć. Więc tak sobie pomyślałam, moi drodzy. Dajcie mi znać jeszcze raz, tak, powtarzam się. Czy bylibyście chętni w ogóle na taki konkurs? Umeblować domek Stellium bez modów, tak jest. No okej, okay. Oczywiście udostępniłabym wam ten domek taki, jaki jest teraz, aktualnie, kształt, żeby był, wiecie, zachowany i tak dalej. Chodźcie, moje kobietki piękne, zobaczmy, mamy wiosnę, zobaczmy, co tu fajnego jeszcze. O nie, zaczął się poród, wiedziałam, że tak będzie, ale wiecie co, tak szybko jeszcze zobaczę. Nie mamy jakichś tu żadnych, słuchajcie, perełek, żeby, nie wiem, żeby żałować, że musimy jechać rodzić do szpitala. Chodźcie, kochani. Tak, ona idzie sobie pograć w kosza. Simsy, tak jest. Chodźcie, lecimy, urodzimy dziecko w szpitalu. Oczywiście, słuchajcie, wiecie co? Weźmiemy sobie mamę ze sobą, no jakby nie było. A później dziewczyny skoczą do kawiarni po porodzie. Tak bez sensu, ale ja wam już mówiłam, żebyście na to zawsze przymknęli oko i wiecie, jak coś, to tam już jest parę tygodni po porodzie i tak dalej, nie? I ona gdzieś tam wychodzi. No tak sobie to musimy tłumaczyć. Chodźcie, weźmiemy babcię ze sobą jak najbardziej. I jesteśmy, moi drodzy. Stella Mina. Chodź, kochana, no urodzisz. Nie tak chciałam, czekajcie, musimy się zgłosić. Będzie szybciej. Babciu, czy ty zostaniesz? Babcia na pewno się straci, słuchajcie, jak to wszystkie symy tak mają w zwyczaju. Ale to nic, my jeszcze babcię dorwiemy, moi drodzy. Bo fajną taką kawiarenkę, to znaczy fajną, no taką normalną kawiarenkę, powiedzmy. Pobrałam sobie z galerii, właśnie tam chciałam dziewczyny wysłać, ona jest... Promenada Magnoli, tak się nazywa ta miejscówka. Tam w ogóle chyba nie byłam jeszcze ze Stellą, nie pamiętam, nie przypominam sobie. I tam dziewczyny właśnie sobie spędzą dzisiejsze późne popołudnie, tak, bo Stella musi najpierw urodzić. Zobaczymy, co się urodzi, słuchajcie. Mam nadzieję, że dziewczynka, ale okej, jak będzie chłopczyk, też się będziemy cieszyć. Oczywiście, że tak. No i stoimy i czekamy. Zgłosiłyśmy się już, prawda? Zrobimy sobie to jeszcze raz. Już nas przyjęli, bo widzę, że wszystkie paski się wypełniły. Chyba, że wcześniej były wypełnione, a ja nie zwróciłam uwagi. Ale chyba nie, chyba teraz się wypełniły. Jesteśmy przyjęte, kochani. I zanim teraz ona dojdzie na to łuzio, zanim to wszystko się, słuchajcie, wiecie, zacznie dziać, to trochę zetrwa. Dobra, idziemy. Nie jest źle, co? Czasowo nie jest źle. Dzień kobiet. Kobita odbiera nasz poród, oczywiście, że tak. Czekajcie, bo ja jej tutaj właśnie to trzeba skasować. Okej. Okay. No i czekamy, moi drodzy, czekamy. Nie mam imienia dla chłopca, ale wiecie co, może, bo to jest dziecko Vlada, pamiętajcie, może Drako damy? Drako to jest takie fajne imię po moim kocie. Fajne, ale nie, no nie wiem, a dziewczynka... Chłopczyka, mamy chłopczyka, no dobra, a może damy Drako, co? Nie wiem... Dam Drako. Nie tak, sorry, podałam i... Drako Johnson, niech jest, słuchajcie, po moim kocie dostał imię. Jedno dziecko, kurczaki, no akurat, ale wiedziałam, że się urodzi chłopczyk, słuchajcie, no. Chciałam dziewczynkę akurat, bo dzień kobiet, a urodził się chłopczyk, ale to nie szkodzi, bo nawet fajnie, bo będziemy mieli parkę wampirów, prawda? Mamy Annabelle i mamy Drako. O, słuchajcie, zawieziemy naszego Drako do, słuchajcie, domku i my lecimy ze Stellą, kochani, no mamy Dzień Kobiet, powiedzmy, że minęło właśnie kilka tygodni i mamy Dzień Kobiet i w ogóle, no powiedzmy, że tak jest właśnie. Wiecie co, tak sobie teraz myślę, że ja mu chyba zmienię to imię, bo mi się kojarzy ze zwierzakiem.
Stroje z miej sobie strój na ten, taki fajny wiosenny. O, jak uroczo wyglądasz. Moja droga, idź tam ucałuj swojego syna. Słuchajcie, nie wiem, zmienić mu to imię Draco Johnson. Fajne jest to imię, tylko że wiecie co, no jak mówiłam, będzie mi się kojarzyło ze zwierzakiem, bo mój kot się tak nazywa. Jak macie jakieś fajniejsze propozycje na jakieś fajne takie wampirze męskie imię, to śmiało możecie pisać w komentarzach. Może któreś mi się bardziej właśnie spodoba i zmienimy. Tak się teraz zastanawiałam właśnie, jak się wczytywało, czy by nie zmienić mu tego imienia. No zobaczę, co tam mi zaproponujecie w komentarzach. Kochani moi, przytulmy tego malucha. Wiecie co, niech ona go jeszcze nakarmi tylko piersią. Piersią. Pokołysze i niech go jeszcze raz przytuli. I lecimy, słuchajcie, do tej kawiarni, bo jesteśmy umówione oczywiście z mamą. I spędzimy sobie dzisiaj fajny czas. Na Pchlim Targu nie było nic specjalnego, więc no cóż, no nie straciłyśmy nic. No. Ona sobie jeszcze chciała w kosza iść pograć, nie? No, porno, co? Chciała jeszcze przyspieszyć, tak. No, i jeszcze tylko przytuli swojego synusia. I kochani, lecimy sobie do tej kawiarenki. Tam sobie posiedzimy po prostu z naszą babcią, tak, Johnson. Spędzimy nieco czasu. Patrzcie, jeszcze tu mam te dachy białe. Aha, bo te dachy chyba są... Ja bym to musiała ściągnąć, jak się nie mylę. Też taki jeszcze zimowy ten park, pomimo tego, że zimy już tutaj nie mamy, prawda? Wierzbowa Zatoczka. Czekajcie, bo to było w Promenada Magnoli. Tak, na promenadzie chyba. O, tutaj pobrałam taką sobie Cafe Florida, tak jest, kawiarenkę. Towarzyska Atmosfera, szybkie łącze. Chodźcie, tam skoczymy, zobaczymy. Jeszcze tutaj nie byłam, idę pierwszy raz z wami, ze Stellą i z babcią Emilią. Także spotkamy się już na miejscu. I jesteśmy, ponownie. O, tutaj zleciało, to zobaczcie. Babciu! Babciu, gdzie ty mi tu pompki na chodniku? Czekajcie, więcej opcji, przyjazne. Entuzjazmuj się wampirami, możesz się troszeczkę poentuzjazmować tymi wampirami, w końcu z dwójką z nich masz dzieci, prawda? Czekajcie, ożywiona rozmowa, co tam jeszcze? Pochwal szczerze i oczywiście, kochani, musimy objąć, to mieliśmy w ogóle zrobić na samym początku. Porozmawiajmy sobie trochę. Pani tam, idź już do tego, nie? Obsługiwać. Aha, bo tu zmiana jest, nie? Nie, myślałam. Chodźcie sobie, zobaczymy, co my dopiero ten poznajemy. Słuchajcie, jej cechy, no bez jaj. Jak to wygląda? Bardzo fajnie. Słuchajcie, fajna taka kawiarenka. Komputery widzę są. O, jak uroczo, można poczytać. Taka kawiarnia, słuchajcie, z biblioteką połączona. Tak można by, nie? Tak można by rzec. Chodźcie, moje kochane, weźmiecie sobie coś... A dlaczego ja nie mogę zatrudnić? Jaki bezsens, zobaczcie, on zamawia u niej. Zatrudnij obsługę. Aha, muszę na niej prawdopodobnie, tak? Więcej opcji, zamów napój. Czekajcie, weźmiemy sobie na miejscu. Szkoda, że nie mogę dla babci. Czekajcie, czy my jesteśmy w grupie z babcią? Tak, jesteśmy w grupie. Czekajcie, co by tu? Nie mogę zamówić, kurczę, dla grupy tutaj kawusi. Szkoda. Zamów jedzenie, zamów napój na wynos, na miejscu. No dobra, to zamawiamy dla siebie. Weź sobie, kurczę, zamów coś dobrego, bo urodziłaś dziecko, więc możesz specjał jakiś? Nie, tu sobie zamówimy, okej. Okay. Macchiato, tak? Zamówimy sobie kawusie, bo urodziła Stella już jakiś czas temu, tak? Nie jest aktualnie w ciąży, więc jak najbardziej możesz się napić, słuchajcie, mocnej kawy, tak jest. Ta babeczka nas prześladuje. Ona dopiero co była ten, w kolejce za nami w szpitalu, prawda? No dobra. Proszę kawusie, tak, bo ja chcę sobie usiąść z mamą, porozmawiać o babskich sprawach i tak dalej. Co tam jedzie? Tramwaj! Chodź, mamo, zamów sobie też. Na mój koszt, ja stawiam. Dawaj. Tak jest. Kurczę, tu zawsze się tak, nie? Robią takie korki, że tak powiem, przy tych stanowiskach baristy.
O, co tam się stało? Jakieś minusiki poleciały? Ktoś tam z kimś? Coś tego szmegas? Ten przyszedł znikąd sobie i dostał kawę, bezdomny. Halo. No ja was proszę. Gdzie jest moja kawa? A jest, dobra. No i chodź Stella tutaj. Czekajcie, bo ja bym chciała bardzo sobie usiąść tak na zewnątrz. Chodźcie tu, kochane, chodźcie tutaj. Usiądź razem, tak. Tak zaznaczę im. Maja dzwoni, co chcesz, Maju? O, dziękuję ci, kochana. Gratuluję nam nowego członka rodziny. Babcia sobie nie wzięła kawusi, słuchajcie. Siadaj, Stella. Z mamą. No gdzie idziecie, kobietki moje? Wiecie co? Chyba babcia poszła po kawusie. Usiądź razem, dałam wam. Nie, 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 bo tam Stella też chyba coś chciała teraz sobie zamówić. A, nie, babcia sobie zamówiła ciacho. No a co? A dlaczego by nie? A dlaczego by nie? Chodź. No i zgubiła gdzieś po drodze, słuchajcie. Albo już nie wytrzymała i po prostu zjadła. Zjadła tak szybko to ciacho. Tak szybko zjadłaś. Nie, no co się tak przesiadasz, kobietko moja, schlebiaj. Czekajcie, bo chciałabym, żeby troszeczkę sobie tu porozmawiały, ale chciałabym, żeby to robiły siedząc, a ciężko, słuchajcie, dotrzeć do moich simów. Zresztą nie tylko moich, prawda? Wy też macie z tym problem. Dyskutuj o istnieniu wampirów. Chodź, usiądź, babciu. Usiądź, babciu, bo chcę wam zrobić fajną focię. O, może być, może być. Okej, okay, strzeliłam focie, żeby była jakaś fajna fotka. Ten tutaj, jakiś, słuchajcie, jakiś spoczeniec siedzi tam i obserwuje. Chyba to jest też jakiś tam tatuś, nie? Niesiesz mi kawę? Niesiesz mi tę kawę? Chyba nie, słuchajcie, chyba się idzie do nas przysiąść. Facet, ja nie wiem, właśnie ty tu robisz, czy co ty? Czy co ty robisz? Ty tu robisz, czy co ty robisz? No bo ty, kurde, on tu powinien pracować, nie? On sobie zamówił kawę. Chodź tam do babci. Stella, a babcia idzie do toalety. Wiecie co? Dziewczyny sobie jeszcze zagrają w piłkarzyki. A co? A niech sobie zagrają, prawda? Tylko babcię puścimy do tej toalety. Stella, jak ty się czujesz? Fantastycznie. No dobra, niech ci będzie. Zagraj tutaj nam chwilkę na tych skrzypcach. Fajnie już grasz. Który ty masz w ogóle poziom? Ja ci tam kiedyś podbijałam. Kiedyś? Kiedy ja ostatnio grałam, słuchajcie, w Simsy? To już nie pamiętam. Piąty poziom masz dopiero. No jeszcze tak, ale już całkiem nieźle, słuchajcie, Pinka, nie? Całkiem nieźle. Dobra, babcie tutaj zobaczymy, czy już skończyła. Babcie zobaczymy, tak? Babciu, gdzie ty jesteś? Ty miałaś iść... Dobra. Okej. Okay. Albo mamy tu coś fajniejszego do roboty? Nie, w sumie nie. To chodźcie, zagramy sobie ten z babcią w piłkarzyki. Tak sobie to jaj. Graj, nie będziemy rzucać wyzwania, tylko słuchajcie, sobie zagramy. O właśnie, tak? Mogłyśmy jeszcze kogoś wziąć, jeszcze jakieś babeczki. Czekaj. Graj z... Zagramy sobie z panią doktor. Zagramy sobie oczywiście z babcią i jeszcze jakąś babkę bym chciała. Weźmiemy Marika Martwia... Czy to nie jest nasza sprzątaczka, słuchajcie? Nie jestem pewna, ale całkiem możliwe. Dobra, chodźcie. Ale chyba nie. Nie, bo ja chyba naszą sprzątaczkę to ja przebierałam, nie? Tak mi się coś wydaje. Z panią doktor jeszcze, słuchajcie, zagramy. Babski taki, słuchajcie, tak wypadł. Mama z córą, nie? No, tak jak wam mówiłam wcześniej, miałam jeszcze właśnie wziąć dziewczyny, ale potem sobie myślałam, to znaczy miałam pójść tylko z dziewczynami, o właśnie tak. Ale później sobie pomyślałam, dopiero co dziewczyny były, nie? Na takim wypadzie. A z mamą rzadko bardzo Stella, żeby tak, wiecie, sam na sam, nie? Mama z córą gdzieś wypadł jakiś zorganizować, to to bardzo rzadko, chyba wcale zresztą. Jeszcze wcale nie byliśmy. Ej, ten kubek tu ktoś postawił, jak genialnie, ej. Wiecie, że nie wiedziałam, że można tak zrobić? Zobaczcie, kubek, ktoś pił kawę, któraś z babeczek piła kawę i sobie tutaj kubek postawiła. No nieźle, fajnie. Dobra. Dziewczyny, macie mi tu wygrać. Dawaj, czadu. Chyba wygrałyśmy. Yeah! Fantastycznie! Jeszcze raz gracie? No dobra, zostawię je na chwilę, słuchajcie. Niech sobie jeszcze pograją, ale zaraz wysyłam Stellę do domu, bo tam trzeba się dzieciakami też zająć. Chociaż Konrad tam nad wszystkim ma pieczę, to wam gwarantuję, że Konrad się tam wszystkim zajmie, słuchajcie. Okej, kochani, kończymy tę imprezę. Już tutaj wysłałam Stellę właśnie, żeby podeszła razem, ale babcia to się zagrywa tam, kurczę, tymi piłkarzykami na maksa. Podejdź tutaj razem. Babciu, chodź tutaj do nas, kochana. Chodź tu do nas, bo ja się chciałam właśnie z nią pożegnać. Zawołajmy ją.
Tyru, Swaby! Chodź, babciu. Chodź, mamo. Tak, bo ja babciu mówię, słuchajcie, no. Babcia Johnson, no. Zawołamy ją tu, ale ona nie chce, przecież chyba tutaj zostanie sobie troszeczkę dłużej. Tak mi się coś wydaje. Kurczę, no bo chciałam się z nią pożegnać, no bo wiecie, wiecie co? Wiecie, tak. Dam obejmij. Nie. Nie ma szans, słuchajcie, nie ma szans po prostu. Dobra, wracamy do domu, wracamy do naszych dzieciaczków, słuchajcie, ogarniemy siebie, ogarniemy dzieci, no i na tym zakończymy odcinek. Stella jakimś, słuchajcie, dziwnym zygzakiem chodzi. Ty kawę piłaś? Co ty piłaś? Kawę piłaś. Zobaczcie, jak ona chodzi. Stella pijana, czy to? I wróciliśmy, moi drodzy. Co tam słychać u naszych dzieciaków? Ja im nie zaznaczyłam, żeby zadbali o siebie. Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Dobra, Anabeli, jak ty tam? Anabeli jeszcze w piżamce. Słuchajcie, chłopaki, wy się zajmijcie sobą. Ja tutaj nauczę właśnie maleńką... Ja, słuchajcie, nauczę sobie maleńką korzystania z nocniczka, to znaczy nauczę. No, mamusia ją odsadzi. O, właśnie tak. Chłopaki, co wy tu byście... co wy byście tu mogli... A, zajmijcie się chwilę sobą. Ja się muszę tutaj zająć małą. Gdzież Stella? Rozmawiaj. Nie, ja bym chciała, żebyś ty tutaj uczyła tak, korzystanie z nocniczka. Pisaliście mi, żebym właśnie rozwinęła jej jakąś umiejętność do 5. poziomu i tak będzie okej. Okay. I ja myślę, że tak właśnie zrobię. Stella! Tutaj miałaś. A nie możesz się może dostać do tego nocnika, czy co? Co się dzieje? Rozmawiaj. Aha, w ten sposób. Okej, okay, słuchajcie, ja jej to skasowałam. Nakrzyczała na ciebie, maleńka. Ucz ją korzystania, ucz. A, idziemy, dobra. Aha, idziemy się wykupkać, czy wysiusiać. Następnie, słuchajcie, trzeba by nakarmić naszą małą. I w ogóle wykąpać chyba też, co? Kto tu śmierdzi? Maleńka śmierdzi, ale zobaczcie, nie ma higieny jakiejś takiej niskiej, ale pieluszka pewnie ma brudną. Stella, później wiesz co? Dasz jej jedzonko. I damy jej coś dobrego, czekajcie. Mus jabłkowy, którą mamy godzinę. Kurczę, późno, a ona jeszcze nie śpi. Nieźle, nie? Nuggetsy. Z mikrofali te nuggetsy. Damy jej, słuchajcie, może herbatniczki jakieś, albo mus jabłkowy. Kanapka z serem, szynką. Ona jest bardzo głodna. Chyba tak, chyba jest głodna. Wiecie co, damy jej kanapeczkę. Niech sobie zje kanapeczkę. Kto tu mi dzwoni? Podobno właśnie... Nie. No. Tak patrzę, słuchajcie, tu siedzi na tym nocniku i nic. I nic się nie dzieje. Ale uwaga jej wzrasta, także fajnie. Co my tu ma? Zbyt rozbrykana, by słuchać. O, ty łobuziaku. Jaki łobuziak, nie? Mały łobuziak. Uwaga jej wzrasta, to fajnie. Tak, porozmawiajcie o kibelku. No, musisz ładnie zrobić. To nocniczka. Musimy kupić swój sklep, słuchajcie, z powrotem, bo tego sklepu nie mamy. Dobra, kochani, wiecie co, ja już się pomalutku będę z wami żegnać, bo sobie tutaj ogarnę właśnie maleńką Anabel. I tyle. Teraz się światło zaświeciło, super. Co z tym światłem, słuchajcie, jakieś tak... Aha, bo to na przedpokoju. Pomalutku się, słuchajcie, z wami będę żegnać. Jeszcze raz wszystkim moim kochanym kobietkom życzę wszystkiego dobrego w tym wspaniałym dniu dla nas, tak? Dajcie mi znać, dziewczyny, co tam fajnego dostałyście. Kochani, jeszcze a propos tego przyszłego, prawdopodobnie przyszłego konkursu, bo to jeszcze też, słuchajcie, muszę się zastanowić nad tym właśnie. Dajcie mi też znać, czy w ogóle bylibyście chętni na coś takiego, czy mielibyście ochotę w ogóle się tym zająć, ale kochani, od razu zaznaczam, nie meblujcie już, nie róbcie już, słuchajcie, tego, bo ja wam dam znać w odpowiednim czasie właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja muszę wam w ogóle udostępnić, będę musiała udostępnić wam ten domek aktualny właśnie, żeby ten kształt, wszystko, żeby się zgadzało, prawda? Rozmieszczenie pomieszczeń i tak dalej, bo tam się troszeczkę pozmieniało od ostatniego czasu chyba. Dobra. Nie dasz rady tutaj jej nakarmić. Wiecie co? Konrad, co będziesz zrobił?
Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Sprawdź, tak, sprawdź. No to tu przejdziemy sobie do kuchni. Kurczę, coś tam muszę pokombinować z tym krzesełkiem, bo tam chyba ta półeczka nad... chyba ta półeczka nad właśnie nad tym krzesełkiem przeszkadza. Stella, moja droga, wiesz co? Musiałabyś Musiałabyś ją tam... Konrad, to jedzenie. Aha, bo on się będzie teraz zajmował małą. To zostaw. Nie, zostaw już ją. Zostaw maleńką, bo już Konrad, on to kurde, słuchajcie, Konrad to jest taki kochany, on się non-stop normalnie tą maleńką zajmuje. Non-stop, słuchajcie. Ty sobie, moja droga, weź tam, nie wiem, babeczkę jakąś czy coś, bo tam jesteś chyba troszeczkę głodna. Mhm, jesteś trochę głodna. No i tyle. A Konrad już jak chce, no to niech się zajmuje. Coś mi się wydaje, że on szybko, słuchajcie, się ożeni i będzie miał dużo, dużo dzieci, Konrad. coś tak strasznie, strasznie za tymi dzieciakami, kochani, Podnieś ją. Coś tak strasznie za tymi dzieciakami, słuchajcie, przypada ten nasz Konrad. Kurczę, ja nie wiem, co on się tak da, jedzenie, pląta się, tu się plątosz, hopie, tu, tam. No i dał jej jedzenie, zobaczcie. No ale ty ją musisz wziąć, człowieku, podnieś, dobra. Czekajcie. Posadź ją tutaj. Tak to zrobimy. Teraz będzie okej? Okay? Mhm, dobra. No i wracając jeszcze, moi drodzy, właśnie do tego, co mówiłam troszeczkę wcześniej, nie róbcie już, bo ja wiem, że niektórzy są nadgorliwi, tak jest, i już będą meblować i tak dalej, i tak dalej. Nie, kochani, poczekajcie chwilę, ja się muszę właśnie zastanowić, jakby to miało wyglądać i tak dalej. I jak się zdecyduję, słuchajcie, na coś takiego właśnie, na taki konkurs, jak się zdecyduję, zobaczę właśnie, co mi tam też napiszecie w komentarzach, czy w ogóle będziecie chętni na coś takiego, to wtedy nagram po prostu audiolog i o wszystkim was tam poinformuję już w tym audiologu i tak dalej, i tak dalej. Zjesz sobie to, kochanie? Nie, nie bierz jej! Kurca, Fox! Zjedz! Zjedz tę kanapeczkę. Wcinaj, bo jesteś głodna, łobuzie. Zabawy ci brakuje też. Okej, kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że ten dzień spędziłyście, moje panie, tak, bo dzisiaj tak dla was dedykowany specjalnie ten odcinek. Córy z mamą, tak jest. Mam nadzieję, że dzień był wspaniały, kochani. Żegnam się z wami. Przesyłam wam buziole i do usłyszenia. Mam nadzieję, już wkrótce. Tak, Anabel też się z wami pożegnała. Pa, pa! Stella jeszcze ją ochrzani na koniec odcinka. Pa, kochani, trzymajcie się cieplutko.